Często mówi się, że sportowcowi załamuje się całe dotychczasowe życie. Nie przez przypadek Mario Pantani mówił przed laty, że nawet najsłabszy kolarz jest wciąż wybitnym sportowcem. Jest to takie powiedzenie w kolarstwie, mądre nawet, które mówi, że jeżeli nie wiesz, co masz zrobić na treningu, to iść na szosę. Cześć, witam w kolejnym odcinku Strefy Rowerowej. Dzisiaj ponownie będziemy kręcić. Kręcić na dwóch kółkach, ale w nieco innej scenarii. Dzisiaj wchodzimy na tor kolarski i tam poznajemy nową dyscyplinę, a także nowego gościa specjalnego. Cześć Krzysztof! Cześć! Krzysztof Maksel. Bardzo znana w pewnym, na razie może i wąskim, gronie kolarzy sportowców postać. Ale zaraz będziemy przybliżać ją coraz bardziej. Szczególnie to, co działo się przedtem, bo teraz z YouTube'a, z internetu, z Facebooka, Instagramu, z Instagrama jesteś znany nieco w innym wymiarze. Ale zanim porozmawiamy o tym, co teraz robisz, o Twoim projekcie, jak budujesz rower i wchodzisz w ten świat gravelowy, chciałbym, żebyś przybliżył naszym widzom albo słuchaczom, w zależności od tego, czy ktoś będzie nas widział na YouTubie, czy słuchał na Spotify. Twoją historię, jak to się zaczęło i kim jesteś w świecie dwóch kółek? Wow, bardzo, bardzo trudne pytanie, dlatego znaczy, odpowiedź jest prosta. Ja nazywam się Krzysztof Maxel i do dawien dawna przedstawiałem się jako Krzysztof Maxel, reprezentant polski w kolarstwie torowym. Mhm. Dzisiaj, oprócz tego, że niewiele się zmieniło w tym akurat temacie, jestem kojarzony również z projektem, który, który realizuję, czyli. Nauczyłem się tego na pamięć w trakcie realizacji pierwszego odcinka. Krzysztof Maksel, reprezentant polski w kolarstwie tworowym, który buduje rower, na którym w przyszłym roku pojedzie na kolejną wyprawę, i tak stałem się również znany w jakimś takim mniejszym świecie, znaczy większym od kolarstwa torowego oczywiście, mhm. ale w małym gronie świata ludzi związanego z gravelami. No dobrze, na razie tutaj stawiamy mały murek, do niego dojedziemy, go prawdopodobnie przeskoczymy albo przejdziemy z rowerem, e, biorąc go e, pod pachę, ale bardzo, bardzo odjąłeś sobie, bardzo skromnie nazwałeś siebie, że jesteś po prostu e, kolarzem torowym, reprezentantem Polski, bo jednak e, na twoich plecach, na twoich barkach, masz w, swoim, w swoich nogach, masz mnóstwo sukcesów, którymi możesz się pochwalić i z których może być dumny, no powiedzmy, że każdy Polak, a na pewno ten, który śledzi sport, szczególnie dotyczący rowerów. No, Kolarstwo torowe to jest dyscyplina, oczywiście, ta, którą, e, którą kocham i w której czuję się najlepiej, którą reprezentuję od lat i i wszystkich namawiam do tego, żeby, żeby spróbować swoich sił na, na kolarskim welodromie, bo kolarstwo torowe to jest dyscyplina, której generuje się największe moce, mhm. największe prędkości. Niestety, która przyciąga do siebie najmniejszą rzeszę kibiców. Ale nie dlatego, że jest nudna, tylko dlatego, że... Ale może że... dzisiaj podkręcimy troszeczkę o, bardzo, bardzo, tej bardzo, bardzo, i... bardzo bym tego chciał. Ktoś Głównie dlatego, że próg wejścia w kolarstwo torowe jest, jest dosyć wysoki. Mhm. Polska też no nie jest... Kolarstwo torowe w Polsce nie jest zbyt popularne, choć zdradzę ci pewną być może dla ciebie tajemnicę, która tajemnicą nie powinna być dla kogoś, kto, e, kto w ogóle interesuje się kolarstwem mhm. w Polsce, ale niewiele osób o tym wie, dlatego że ta informacja nie zawsze jest dostatecznie dobrze e, przekazywana. Wyobraź sobie, że pierwszy medal olimpijski dla Polski zdobyli właśnie kolarze Torowi. Okay, to jeżeli, jeżeli chcesz porozmawiać o olimpizmie, o mhm. dyscyplinach olimpijskich i o tym. Jak ważne jest kolarstwo torowe dla, dla polskiego kolarstwa. Ono było kiedyś naprawdę bardzo ważne e, i do dzisiaj jest to jeden z, z głównych e, takich. Główny, głównej działalności polskiego związku kolarskiego. Czy jakby kolarstwo torowe jest jednym z tych monumentów kolarskich, oczywiście zaraz za królową ale O samym kolarstwie torowym porozmawiamy za chwilę. O tym o historii kolarstwa, o tym, czym się charakteryzuje, czym się też różni od innych dyscyplin czy kategorii rowerowych. Ja chciałbym przybliżyć najpierw naszym widzom i słuchaczom Twoją sylwetkę. Poruszyłeś temat olimpiady, igrzysk. Ty tam też się znalazłeś, wszedłeś na podium, masz rekordy. O tym powiedzmy najpierw. Rozumiem. Całe, całe CV. Krzysztof mm. Maksel, reprezentant Polski w kolarstwie torowym, dwukrotny olimpijczyk z Rio i z Tokio. Mm. E, no, reprezentowałem nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich, na tych Igrzyskach Europejskich. Mm. E, zdobyłem nawet medal. Trzykrotnie zwycięża, wy, zwyciężałem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. E, jestem aktualnym rekordzistą Polski na dwóch Dystansach. Jeden kilometr ze startu zatrzymanego, konkurencja no Czyli chyba od zera. Ze startu zatrzymanego mhm. zawodnik ma do przejechania jeden kilometr, e, podczas którego, no wiadomo, musi dojechać możliwie najszybciej, najszybciej do mety. Średnie waty, średnie, e, średnia moc, którą trzeba wygenerować, żeby, żeby myśleć o medalu, a o medalu na Mistrzostwach Świata myślałem wielokrotnie, mhm. e, to jest około 1100 wat. Czyli taki, taki kolarz jak ja startuje z mocą w troszeczkę niższą niż mocą maksymalną, czyli w granicach 1900 W. Później przez pierwsze 30 sekund tego, tego wyścigu utrzymuje moc w, w okolicach 1300. E kończy z reguły gdzieś w okolicach 800 W i to daje średnią około 1000 W. I 1000 wat, 1100 yy, to jest moc, którą jeżeli ktoś jest w stanie ją utrzymać przez, przez minutę, wtedy może myśleć o, e, o medalu Mistrzostw Świata. Mi się tak zdarzyło myśleć trzy razy. Ja, trzy razy z rzędu. Ja byłem przeczam, że to się zdarzyło. Ty trz... to wypracowałeś. Trzy razy z rzędu byłem czwartym zawodnikiem Mistrzostw Świata. Mhm. Za pierwszym razem tracąc do medalu 15 tysięcznych sekundy, za drugim razem. 13 tysięcznych sekundy albo, mhm. albo, albo odwrotnie, ale to też pokazuje skalę profesjonalizmu w kolarstwie torowym w kolarstwie torowym ścigamy się na tysięczne części sekundy. Dobra, teraz dwa uczucia, które tobie towarzyszyły. Bycie czwartym. I to jeszcze z tak minimalną różnicą. Co wtedy czujesz? Pierwsze czwarte miejsce to były mistrzostwa świata w Kolumbii. Eee... O, czułem, czułem pewien niedosyt. E, oczywiście po zawodach, bo kiedy. Ale niedosyt? Faktycznie to jest pierwsza emocja? Złość? Wkurzenie? E, smutek? Wiesz, co. Kolarstwo, kilometr. W ogóle to jest mhm. dyscyplina, którą polecam każdemu spróbować, bo wydawać by się mogło, że tylko jedna minuta, tylko jeden kilometr to jest krótko, ale w rzeczywistości poziom zakwaszenia i poziom zmęczenia po tej jednej minucie wysiłku jest tak wysoki, mhm. że. No, zawodnik do pełni sił dochodzi przez, przez wiele dni. E, I naprawdę kiedy kończysz, kiedy startujesz, startujesz oczywiście, kiedy wpinasz się w maszynę startową, jesteś zawodnikiem no, zupełnie wypoczętym, tylko po rozgrzewce, mhm. i mija minuta. Dosłownie mgnienie gnienie oka i żeby zejść z roweru, który nie ma hamulców i nie może się zatrzymać od tak po prostu, żeby zejść z tego roweru, potrzebna jest pomoc zarówno trenera, jak i mechanika, którzy, którzy mnie z tego z roweru zawsze ściągali. Mhm. No i po takim wysiłku nie ma za dużo, za dużo przestrzeni do tego, żeby rozmyślać o, o tym, co można by było zrobić lepiej, dlatego że ja byłem zawsze zawodnikiem, który dawał z siebie więcej niż, niż był w stanie, dlatego. Ten poziom zakwaszenia był jeszcze, jeszcze większy. Ale wracając, wracając do Kolumbii, wracając do tego pierwszego, czwartego miejsca na mistrzostwach mm -hmm, świata. Mm -hmm. e, gdyby ktoś spytał mnie, e, na którym widzę siebie miejscu wtedy, podczas tamtego wyścigu, chyba nie, chyba nie oceniłbym swoich sił na tyle wysoko. Dlatego że kolarstwo torowe. Albo inaczej, kilometr w kolarstwie torowym to jest dyscyplina jedna z najtrudniejszych mhm. i reprezentowana zawsze przez najmocniejszych zawodników na świecie. I tak samo było również tamtego, podczas tamtego startu. Na starcie przeciwko mnie stał rekordzista świata. I mistrz świata później z tego z tego startu, i wiedziałem, że pierwsza piątka, pierwsza ósemka nawet podczas tej konkurencji to jest, to jest naprawdę bardzo dobry, bardzo dobry wynik sportowy. Szczęśliwie, znaczy szczęśliwie, no wypracowałem, wypracowałem tak. czwarte miejsce i to właściwie był taki impuls w całej mojej karierze, który, który zmienił wszystko. Do kolejnego startu na jeden kilometr podchodziłem już z dużo większym, z dużą większą pewnością siebie i moje nazwisko w świecie kolarstwa torowego, w świecie kilometrowców na pewno nie było już anonimowe. Do dzisiaj mam kontakt z mistrzami, wicemistrzami mhm. i medalistami z tamtych lat i myślę, że tworzymy bardzo fajną paczkę znajomych z wielu krajów. No, ale przyszedł przyszedł mój drugi sukces, czyli czwa, kolejne czwarte miejsce na mistrzostwach świata. E, no i tam straciłem również kilkanaście tysięcznych sekundy, i tam czułem już faktycznie z, taką sportową złość, mhm. która, no, która mnie zabolała. To, był, to były naprawdę ciężkie chwile. E, ale znowu jestem pełen. Świadomości, że dałem z siebie wszystko mhm. i wiem, że tamten wynik był naprawdę dobrym wynikiem. Jeżeli przegrywasz medal o kilkanaście tysięcznych sekundy nie jesteś w stanie nie jesteś w stanie tego wyliczyć. Wiadomo rozwiskami. wiadomo możesz możesz przeliczyć ten czas na dystans na torze. 15 tysięcznych sekundy na dystansie jednego kilometra to jest no nie wiem tyle mm -hmm. e, tak, taka zwykła kamera nie złapałaby różnicy między jednym zawodnikiem a drugim który i tak jedzie powyżej 70 kilometrów na godzinę ale no ale tor i stoper niestety nie wybaczają tego błędu i podjąłem Próbę jeszcze raz na Mistrzostwach Świata w Hongkongu. Niestety to były pierwsze Mistrzostwa Świata, które zmieniły zasady rozgrywania mojej konkurencji, mojej koronnej konkurencji. Dotychczas jeden kilometr ze startu zatrzymanego to była konkurencja, która rozgrywana była na zasadzie wyścigu finałowego. Wszyscy zawodnicy, którzy brali udział w tej konkurencji, stawali na starcie jeden po drugim, oczywiście. <grym> I. Brali udział w swojej próbie, czas był zapisywany, i każdy kolejny zawodnik miał okazję, czy możliwość przebicia tego, przebicia tego czasu. I później, pierwszy, trzech pierwszych zawodników to było, to było podium tej, tej dyscypliny sportowej, tak zwana konkurencja finałowa, czyli przychodzisz, startujesz, rozdanie medali, i do domu. Mistrzostwa świata Hongkong. Mistrzostwa świata, właściwie chyba pierwsze, na które byłem prawie że przygotowany pod. Kątem jednego kilometra, bo nigdy nie przygotowywałem się pod kątem tylko tej jednej konkurencji, dlatego że zawodnicy w kolarstwie torowym ścigałem się na wielu, e, na, wielu, na wielu, dystansach. Mistrzostwa Świata Hongkong. Krzysztof Maxler staje na starcie. Rok? 2016. Mhm. Krzysz... 15, 16, 17, 19 chyba. Okej. Okay. Pamiętam. Krzysztof, wszyscy, którzy słuchają czy oglądają pewnie Krzysztof, mają sprawdzam. Krzysztof Maksel staje na starcie mhm. wyścigu, który przypominam, zmieniły się, zmieniły się przepisy. Nie jedziemy już w systemie pucharowym, tylko wszyscy zawodnicy, 20 zawodników, pierwszym wyścigiem kwalifikuje się do wyścigu finałowego, który będzie rozgrywany godzinę później, tam półtorej godziny później, na tym samym dystansie, ale w finale startować będzie tylko 8 najszybszych zawodów. Najszybszych. Okay. E, I musisz to wszystko sfiltrować sobie tym, e, o czym powiedziałem tobie wcześniej. Czyli kilometr to jest start po którym z roweru ściąga Ci trener z mechanikiem. Nie mhm. jesteś w stanie ustać na nogach, tak bardzo bolą nogi. Znowu wracamy, jest start. Hong Kong, Krzysztof Maksel, czyli ja, na, na swojej próbie podczas eliminacji do wyścigu na jeden kilometr i wystartowałem świetnie. Byłem drugim zawodnikiem na Mistrzostwach Świata po eliminacjach, mhm. przegrywając tylko z aktualnym mistrzem świata niewiele. Przegrywałem półtorej, se, półtorej dziesiątki sekundy. Czułem, że tamtego dnia... Mogłem walczyć o złoty medal mistrzostw świata jak równy z równym. Nie dlatego, że ktoś nie przyjechał. Mhm. Mogłem walczyć z najlepszymi zawodnikami na całym świecie tylko dlatego, że byłem dobrze przygotowany i jechałem na rowerze Nicole i którą pozdrawiam, bo nie miałem swojego roweru na kilometr. Okay. E, i... Czyli rowery pomiędzy dystansami też się różnią. Troszkę tak, ale okay. zaraz, zaraz o Dobra. tym opowiem. No i niestety e, nie wyliczyłem tego. E, po pierwszym biegu, tym eliminacyjnym, który rok wcześniej dałby mi srebrny medal Mistrzostw Świata, po tym biegu zdecydowałem się zaatakować Mistrza Świata. Zdecydowałem, że pojadę pierwszą część wyścigu, czyli pierwsze 500 metrów szybciej niż mógłbym pojechać. Zrobię coś, czego... Być może nie powinienem. Zaryzykowałem po to, żeby walczyć o medal Mistrzostw Świata i to ryzyko się nie opłaciło. Mhm. Pojechałem bardzo dobrze, pierwsze 500 metrów. Po 750 metrach e, mój czas wskazywał jeszcze, że jestem w walce o Mistrzostwo Świata. Niest Czyli po 45 sekundach mniej więcej, tak? Mniej więcej. Mhm. Mhm. Niestety dojechałem do mety jako czwarty. I no, nie, no, znowu niestety, ale na tym skończyła mhm. się moja historia jako kilometrowca już e, na tym najwyższym poziomie. Mhm. E, dlatego, że później trzeba było wybrać jakieś, jakieś priorytety. O, prze, nie, przepraszam, przepraszam. To, to jest e, nieuczciwe wobec mnie i wobec moich, e, moich kibiców. Później jeszcze odbiłem sobie e, jednym startem Igrzyska Europejskie Mińsk e, 2020 Pierwszy rok brązowy medal na kilometr i tam już dojechałem te ostatnie 250 metrów, i tam udało mi się wyszarpać medal zawodnikowi z Holandii na ostatnich 250 metrach. Cały czas mówisz o jednym kilometrze, ale też wspomniałeś, że są inne dystanse. Na jakich dystansach w kolarstwie torowym się ścigacie? A kolarstwo torowe to jest bardzo szerokie pojęcie. Mhm. I. Najłatwiej można by było to podzielić na sprint i średni dystans, chociaż nikt nie zabrania średnio dystansowemu zawodnikowi startować w sprincie i odwrotnie. No jednak różnica w mocach, mocach maksymalnych jest, no właściwie ona wyklucza możliwość tych startów, dlatego że dystansowiec czyli taki zawodnik z szosy miałby duży problem, żeby poradzić sobie w sprincie. Ale jeżeli pytasz o, tak, jeżeli pytasz wartości. o, o konkretne wartości, to najkrótszym wyścigiem w kolarstwie torowym e, jest eliminacja do sprintu klasycznego, czyli takiego wyścigu, w którym zawodnik walczy z drugim zawodnikiem. I to jest taka konkurencja najbardziej rozpoznawalna, jeżeli myśli się o kolarstwie torowym, i eliminacja do wyścigu sprinterskiego to jest 200 metrów ze startu lotnego. Mhm. To, jest najkrót, to jest najkrótszy dystans w kolarstwie torowym, najdłuższym zgaduję, że to jest wyścig, wyścig Medison, i tam jest bodajże 160 albo 200 rund. I to już jest. No to jest wyścig na dystansie, tam około 40 km. Długość okrążenia jest najprawdopodobniej usystematyzowana, prawda? Że I właściwy i, tor ma pewną długość? Czy nie? I tak, i nie. Okay. E, dlatego że większość startów odbywa się na drewnianych torach 250-metrowych, ale zdarzałem się również takie na dłuższych, niewiele, mhm. powiedzmy 300, 333-metrowych, ale zdarzałem się również krótsze jak ostatnie mistrzostwa Europy, które były rozgrywane na 200-metrowym mhm. torze. E, można przyjąć, że takim najbardziej Uniwersalnym torem jest 250-metrowy tor, i większość z zawodów rozgrywa się właśnie na takich obiektach, ale zdarzają się też obiekty takie trochę bardziej egzotyczne, jak właśnie krótsze tory drewniane albo dłuższe, nawet betonowe. Oczywiście przed chwilą, nie chciałem powiedzieć usystematyzowana, a ustandaryzowana, czyli twój kilometr to cztery pełne okrążenia. Na 250-metrowym mhm. torze to są cztery okrążenia, i to jest wyścig, który zaczyna się na linii odmiaru czasu, czyli na samym środku toru, mhm. czyli na, po, po, po przeciwnych stronach startują zawodnicy. Wyścig w formie finałowej ma. No, kilometr akurat nie, ale, ale wiele wyścigów na torze, tych czasowych rozgrywanych właśnie w taki sposób ma e, formułę wyścigu na dochodzenie. Mhm. Kamera fajnie wtedy zbiera różnice między zawodnikiem a zawodnikiem, inne, zawo inne zawody na, w kolarstwie torowym. Czyli sprint, Keirin i wszystkie te wyścigi średniodystansowe, w których zbiera się punkty, rozpoczynają się i kończą na tak zwanym. To jest linia, która nazywa się w kolarstwie torowym ekranem. Mm -hmm. Czyli to jest taka podwójna, biała linia przedzielona jednym czarnym pasem i to jest taki bardzo charakterystyczny punkt na torze kolarskim. W mojej ocenie, kiedy na przykład oglądam relacje, załóżmy w Eurosporcie, z kolarstwa torowego to jest widowiskowe. Jest prędkość, jest walka pomiędzy zawodnikami, szybka zmienna dużo się dzieje. Co powoduje, że kolarstwo torowe wcale nie jest tak popularne? Jest dużo mniej popularne od kolarstwa szosowego, od MTB od grawelu, który teraz jest jedną z najmocniej rozwijających się o, po, dyscyplin po, rowerowych. Po, po, poczu, poczułem, poczułem ten ciepły wiatr w graveli. Ale to za chwilę, po, to po, za chwilę. Po, dawkujmy, dawkujmy. Ale, ale wiem, wiem, gdzie, jest, wiem gdzie, jest, gdzie leżą problemy kolarstwa mhm. torowego, e, chociaż nie są one tak bardzo widoczne na świecie, jak widoczne są w Polsce, dlatego że no mojej karierze zdarzyło mi się ścigać na właściwie prawie że na wszystkich kontynentach. Startowałem w Ameryce Północnej, w Południowej, w Australii, w Nowej Zelandii kilkukrotnie, w Azji i, i widzę, jak kolarstwo torowe rozgrywane jest w innych konkurencjach i jak popularne są jak popularni są zawodnicy w kolarstwie torowym i no, z wielką przykrością mogę E, mogę donieść <noise> tobie i, i widzom naszym, mm -hmm. e, że kolarstwo torowe w Polsce ma się źle, ale szczęśliwie dosyć dobrze ma się na świecie, mm -hmm. e, bo są takie kraje jak Wielka Brytania, albo właściwie wszystkie kraje Ameryki Południowej, w, której, e, w których kolarstwo torowe jest bardzo popularne i bardzo, bardzo, chętnie, bardzo chętnie oglądane. Mam wrażenie, że kolarstwo torowe w Polsce ma o tyle trudno, że kolarze torowi to są zawodnicy szkoleni centralnie. Czyli naszym trenerem, takim trenerem codziennym jest trener reprezentacji Polski, a trener reprezentacji Polski, no, niestety, niesie ze sobą cały ten bagaż. Problemów polskiego związku kolarskiego, mhm. i tak dalej. Dlatego też zawody na torze kolarskim e, jest trudno wypromować, dlatego że organizacja tych zawodów kosztuje, a Polski Związek Kolarski dzisiaj nie ma na to, na to pieniędzy. Ale Liga, Świat, Liga Światowa i te wszystkie e, inicjatywy, z, które kręcą się w koło. Tej akurat imprezy, ale też wyścigów, które nazywane są sześciodniówkami, e, i oglądalność w eurosporcie tych wyścigów pokazuje, że kolarstwo torowe e, może być popularne, znaczy może być ciekawie, ciekawie pokazaną konkurencją sportową. I mam wrażenie, że e, jesteśmy jeszcze przed tym, e, przed tym czasem na boom kolarstwa torowego w Polsce. Ale w końcu do tego dojdzie, dlatego że kolarstwo torowe ma swoje nudne dyscypliny i z, nawet zawodnicy, którzy, którzy w nich startują, e, tego nie śledzą, dlatego że są takie wyścigi jak 4 km na dochodzenie, mhm. i w eliminacjach do tego wyścigu startuje zawod kilkudziesięciu zawodników, którzy przez 4 minuty. Kilkadziesiąt sekund jadą w swoją próbę i wtedy na, A to, torze... że nadal w telewizji będzie bardziej widowiskowe. Nie bo wtedy, tego... na, wtedy na to, że jestem przekonany, że wszyscy moi koledzy się pod tym podpiszą. Wtedy na to, że kolaski nie dzieje się nic, dlatego że e, to jest wyścig, e, w którym zawodnik nie jedzie na, znaczy on właśnie jedzie na maksimum swoich możliwości, ale to jest, te możliwości są sumiennie wykalkulowane i po prostu zawodnik, który osiąga pewną prędkość e, i pewną deltę czasów w, w ramach jednego okrążenia stara się ją utrzymywać. E, I podczas tego wyścigu nie dzieje się nic. Ale po drugiej stronie e, no tej szali mhm, e, widowiskowości kolarstwa torowego jest taki wyścig jak Keirin. Wyścig, w którym byłem czwartym zawodnikiem Igrzysk Europejskich i który podczas, w którym czułem się zawsze bardzo dobrze. Zdarzało się również stać na podium Pucharów Świata właśnie w tej konkurencji. To jest wyścig, w którym sześciu, a czasami nawet ośmiu facetów, e, przypominam tobie, na rowerze bez przerzutek i bez hamulców, rozpędzanych jest za motorem przez pierwsze trzy rundy do prędkości około 50 km na godzinę, po czym motor, ten, który nas rozpędza, zjeżdża mhm. i Ci zawodnicy przez trzy kolejne rundy ścigają się do mety z prędkościami dochodzącymi do 80 km na godzinę. I w Keirinie jest yy, no takie taki trochę niepisana zasada, że przepisy są trochę bardziej. E, trochę bardziej łaskawe, sędziowie trochę mm -hmm. bardziej mm -hmm. przymykają oczy na te, e, na te przewinienia. I, wyob bardziej brutalne. I wyobraź sobie sześciu zawodników, którzy rywalizują znowu na rowerach, bez hamulców, mm -hmm. bark w bark, często odpychając się łokciami, mm -hmm. szukając sobie miejsca tylko dlatego, żeby znaleźć jakieś fajne miejsce do tego, żeby. trochę wyjść... rozmiarowy Albo raczej, jesteśmy w Bydgoszczy, raczej bym to charakteryzował jak żużel. Okej, okay. dobrze. I jeszcze będąc przy tych prędkościach, bo to mnie zainteresowało, podczas tego kilometru, kilometra, gdzie, kiedy masz średnią 1100 watów, jaka jest najwyższa Prędkość, ten V max, który, który osiągasz? No, myślę, że w granicach 70 km na godzinę. Mhm. E, dlatego, że w kolarstwie torowym można jechać szybciej i najwyższe prędkości uzyskuje się w, podczas konkurencji, która jest eliminacją do sprintu, czyli mhm. 200 metrów ze startu zatrzymanego, ale w, na Rezultat czasowy podczas jednego kilometra ze startu zatrzymanego e, składa się właśnie ten start, o którym o, który cały, cały czas wybrzmiewa. E, można byłoby założyć twardsze przełożenie, które pomogłoby na tym drugim etapie wyścigu, czyli. Ale, byś Ale dużo, trudniej jest mhm. się, dużo trudniej jest się rozpędzić. A tym bardziej takiemu zawodnikowi, który nie generuje tak wysokiej mocy maksymalnej jak moi przeciwnicy. Mhm. A ja cały czas mówimy o mocy maksymalnej mojej, tej niższej, która jest w okolicach 1900 W na starcie tego wyścigu. Chciałbym mieć tę niższą taką no, moc maksymalną. To, to nie muszę, jest miałoby, dobrze. Nic trudnego, to jest wszystko do wyćwiczenia. <gry> Krzysiu, zaraz będziemy zmieniać wątki, zaraz będziemy faktycznie z toru wychodzić na mniej utwardzone przestrzenie i wydłużać dystans, ale zastanawiam mnie jedno. Mówimy cały czas o tak niszowej dyscyplinie, która jest trudna do realizacji w Polsce pod względem trenerskim, pewnie obiektów też sportowych, gdzie można trenować, gdzie ten próg wejścia, jak sam powiedziałeś, jest też bardzo. Bardzo, bardzo wysoki, bo chociażby specyfika roweru powoduje, że, że nie jest on tani, a wręcz jest drogi. Co powoduje, że kilku, kilkunastoletni Krzysztof decyduje się na właśnie realizację swojej pasji i talentów sportowych w kolarstwie torowym. Jedno słowo, przypadek. Mhm. Ale, ale przypadek, ten przypadek, który jest również moim przypadkiem, to jest taki schemat, który, który jest bardzo popularny i właściwie realizowany w naszym kraju do dzisiaj. Mhm. Czyli młody kolarz, który zapisuje się do sekcji kolarskiej w swojej szkole albo do swojego lokalnego klubu. Przyjmij... A to było w Nysie. To było w Nysie, tak? Ja, mhm. pochodzę, ja pochodzę z Nysy, z okolic Nysy. E, taki młody właśnie, dobra, o, na, na moim przykładzie, młody Krzysztof Maksel, który, e, który ścigał się w, na szosie, e, z całkiem niezłymi wynikami również. E, proces szkolenia w Polsce wygląda tak, że w pewnym momencie dochodzi się do do jakiegoś poziomu sportowego, i ten poziom sportowy można zaprezentować w ramach innych wyścigów. Wyjeżdżać trochę, możliwie no, jakby z każdym kolejnym startem dalej od Nysy. I jednym z takich startów były eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży na torze kolarskim. I tak pojechałem na swoje pierwsze zawody na torze, na tor do Kalisza. Jako kolarz zupełnie. Szosowy, taki, który się nie specjalizuje w kolarstwie torowym. Mhm. Byłem zwyk zwykłym zawodnikiem w Polsce, który rozwijał się prawidłowo, e, i pojechałem na, na te zawody do Kalisza. I tam mój trener od zauważył, e, że razy sobie lepiej niż przeciętnie. Czyli na zawodnika, który przyjechał na tor kolarski pierwszy raz, e, moje wyniki wskazywały, że Kolarstwo torowe mogłoby być tą dyscypliną sportową, w której czuję się trochę lepiej niż w kolarstwie szosowym, a ja już wcześniej, już właściwie wtedy wiedziałem, że jestem dobrze zapowiadającym się kolarzom szosowym, ale raczej takim, który lepiej czuje się podczas finiszów z grupy niż w takich. Mozolnych tułaczkach pod górę. Góry nigdy nie były moją mocną stroną, hmm. chociaż lubię jeździć po górach, ale swoim tempem, takim, takim które daje mi dużo satysfakcji, a nie ściganie się, ściganie się pod górę. Nie pamiętam swoich wyników z Kalisza. Pamiętam tylko, że byłem na tych zawodach i, i że tam poczułem, że ten tor kolarski jest fajny, chociaż jak ktoś mówi, że kolarstwo torowe w Kaliszu na torze w Kaliszu jest fajne. Mhm. E, to znaczy, że w, ono w rzeczywistości może być jeszcze fajniejsze, dlatego, że jak rozmawialiśmy o długości torów e, i te tory najbardziej popularne mają 250 metrów i one są, one są najpopularniejsze, ale no takie względnie fajne do jazdy. Mm. E, najciekawsze są tory 200 metrowe, bo to już jest taka beczka, która się właściwie kręci w głowie jak, jak się jedzie, a tor w Kaliszu ma 500 metrów. Wow. To jest tor, który wie, podczas, przez wielu zawodników charakteryzowany jest, czy nazywany jest lotniskiem, mm -hmm. e, bo często wiatr tam rozdaje karty. 500 metrów to jest tak duży tor, E, że, żeby jeździć po tym torze nie potrzebujesz żadnego roweru torowego nie? możesz jechać rowerem szosowym możesz jechać damko, możesz jechać w każdym innym nawet ta, jednym z takich rowerów, które mamy tutaj mhm. dlatego, że ten wiraż jest tak długi, że on nie potrzebuje tego charakterystycznego wychylenia które, e, które mamy w kolarstwie torowym na przykład na takim torze jak w Pruszkowie e, no i ja mimo to tego, że ten kalisz jest taki okrojony z tych wszystkich emocji, poczułem, że kolarstwo torowe jest, e, jest dla mnie ciekawe. Chwyciłeś bakcyla. Czuje... Tak, tak, tak. Złapałem tego mm -hmm. bakcyla. I kolejnym moim startem w kolarstwie torowym, znaczy w, jakby w tej całej serii przygotowań do ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, to pamiętam już bardzo dobrze. Mimo, że to było bardzo dawno temu, startowałem w pięciu konkurencjach, cztery z nich, z nich wygrałem. Mm -hmm. e, I tam poczułem, że no, że kolarstwo torowe to jest to, co w duszy gra mi najbardziej. Bo w całym kolarstwie lubiłem prędkość, i lubiłem te takie szachy, które, które często, w które często grają kolarze Torowi. I no później starałem się kierować swoją karierę w dalszym ciągu, ścigałem się jeszcze na szosie, ale starałem się kierować swoją karierę do, w taki, w te tory, które doprowadzą mnie do kolarstwa torowego i. Zostałem uczniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie. W jakiś sposób teraz wyeliminowałeś moje kolejne pytanie, chociaż jakoś je zadam, przemycę, bo ono będzie wprowadzeniem do kolejnej części rozmowy. Czy właśnie rezygnując z szosy. Z tych przestrzeni, pięknych krajobrazów, które przecież towarzyszą każdemu kofirajdzie, czy nawet i dobremu treningowi, ale można delektować się tą zmieniającą się przestrzenią. Co jest na przykład, niektórzy mówią, kolarstwo jest o wiele ciekawsze niż bieganie, bo co, ciągle widzisz to samo przy bieganiu, a przy rowerze jednak zmienia się e, przestrzeń dookoła. No, w kolarstwie torowym tego aż tak nie doświadczasz. No, masz zakręt, zakręt. No, może w Kaliszu trochę więcej po sobie zobaczysz, przez to, że jest dłuższa, dłuższa pętla runda. To w nie tęskniłeś za szosą, kręcąc bączki na torze? E, w, trochę tak, chociaż to nigdy, to nie jest tak, że kolarze torowi, nawet sprinterzy, tacy jak ja, zupełnie nie jeżdżą mm -hmm. na, na szosie, bo my nasz jakby element treningu na szosie jest jednym z najistotniejszych. Mm -hmm. o, op, zaraz za torem i siłownią, jednym z no z tych takich y, fundamentalnych. Wypuszczali się nieraz. Tak, tak, tak. tak. Często, na powietrze. Tak, często, często jechaliśmy się odkręcić <grym> trochę, żebyśmy nie jeździł cały czas w kółkach. Mi... skręcaliście prawo. <grym> tak, tak, tak. Ale y, no, masz w tym dużo racji, że kolarstwo torowe i tak jak trochę chwaliłem się wcześniej, że jeździłem na torach właściwie prawie, że na całym świecie, to tego świata za dużo nie zwiedziłem, mm -hmm. bo naszym miejscem, w którym, w którym startujemy są tory kolarskie, które do złudzenia laikowi przypominają tą samą trasę, czyli start, dwa zakręty i meta. Nie chcę, żeby to zabrzmiało troszeczkę, co by było, gdyby babcia miała wąsy, ale jak myślisz, jak ułożyłaby się twoja kariera, jeżeli sam stwierdzasz, że jako kolarz szosowy też dobrze rokowałeś? że Wszyscy mówili, że albo i ty też czułeś, że no, są też predyspozycje po prostu do kręcenia, ale na w cudzysłowie zwykłej szosie. No ja jestem przekonany, że jeżeli ten poziom determinacji i zaangażowania w treningi, no bo kolarstwo torowe jest dosyć jest, jest oczywiście kolarstwo w ogóle jest bardzo trudną dyscypliną sportową i e, nie przez przypadek Mario Pantani mówił przed laty, że nawet najsłabszy kolarz jest wciąż wybitnym sportowcem. Okay. Ale kolarstwo torowe to jest taka dyscyplina sportowa, która e, ona wymaga takiego samego zaangażowania jak kolarstwo Szosowe, ale z dużo większym e, przywiązaniem do tych najmniejszych detali. Ja myślę, że kolarstwo torowe, dlatego tak dobrze się w nim odnalazłem, dlatego że e, ja zawsze czerpałem bardzo dużo, bardzo dużo takiej, takiej frajdy, zgłębiając takie e, bardzo drobne niuanse dyscypliny sportowej i może dlatego kolarstwo torowe na przestrzeni tych wielu lat trenowania nigdy mi się nie znudziło. Nie wiem, czy kolarstwo szosowe mogłoby mi zaproponować to um, jakby ten, ten... Poziom fascynacji aż tak wysoki, dlatego że kolarstwo torowe, kolarstwo szosowe ma dużo, tam się dużo trudniej przebić. Kolarz, mm -hmm. kolarz torowy, czy właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś ty. Jeżeli posiadasz licencję kolarską, wystartował w Mistrzostwach Polski na torze i jeżeli stoper udowodni, że jesteś szybki, to jutro jesteś zawodnikiem reprezentacji i masz otwartą drogę do Igrzysk Olimpijskich. W kolarstwie szosowym wiemy, że tak nie jest. W kolarstwie mhm. szosowym często zdarzają się no, jakieś zdarzenia losowe, które uniemożliwiają pokazanie siebie. No, nie chciałbym mówić o jakichś kontuzjach i tak dalej, ale te czynniki losowe e, są dużo bardziej dotkliwe dla, dla zawodników. I e, z wielką pewnością siebie mógłbym powiedzieć, że miałem papiery do tego, żeby być, żeby być, e, żeby być no myślę, że jednym z najszybszych zawodników w Polsce, e, chociaż jestem przekonany, że moją. E, najsilniejszą stroną byłyby raczej wyścigi klasyczne i odniodniowe, takie, takie głównie sprinterskie. E, no myślę, że ta opinia to też jest taka opinia, którą wielu trenerów, e, takich czołowych, łącznie z trenerami reprezentacji Polski, mogłoby, e, mogłoby potwierdzić, dlatego, że ja nigdy nie byłem takim sprinterem. Z krwi i kości. No tak. Ja w kolarstwie torowym znalazłem się trochę z przypadku, dlatego że, e, że poczułem, ten, poczułem ten klimat, ale nigdy nie byłem, byłem takim zawodnikiem, i to chyba dzisiaj widać najbardziej, że e, nawet w, w ramach tego kolarstwa torowego mógłbym sobie nawet chyba trochę lepiej poradzić jako średnio dystansowiec niż jako sprinter. Ja nigdy nie byłem zawodnikiem dobrym. W wyścigach e, takich najkrótszych, czyli tych 200 metrowych, ale zawsze byłem dobry na dystansach, e, no powiedzmy, no dobra, tego jednego kilometra, ale zdarzało mi się pojechać czasami z Krecza, albo czasami nawet o nią. Mhm. Podczas jednego z pucharów Polski byłem nawet drugi w kolarskim wieloboju do, do ostatniej konkurencji, której zdecydowałem się nie jechać, bo zawodnicy, z którymi walczyłem wtedy zdecydowali, że mimo, że była niska, mała stawka, to pojedziemy na 160 rund, a ja wtedy jako, jako zawodnik, który przygotowuje się do sezonu sprinterskiego nie mogłem sobie pozwolić na taki dystans, ale bywały takie, bywały takie okresy, takie luźniejsze w mojej, w mojej karierze, w których zdecydowałem się startować i robić taki trochę miraż tego sprintu ze średnim dystansem. I kiedyś startowałem nawet na wyścigu Scratch w Australii z zawodnikiem, który był medalistą Mistrzostw Świata i jechaliśmy jak równy z równym. To brzmi wszystko super, ale cały czas mówimy o zamkniętym torze, mówimy o torze, gdzie skręcamy ciągle w lewo i najczęściej o dystansie e, tysiąca metrów, czyli jednego kilometra i kręceniu przepotężnych, przynajmniej jak dla mnie, i myślę, że dla wielu, wielu słuchaczy, czy e, osób, które nas oglądają watów. E, Co się dzieje, że nagle czy to w tobie narastało, czy tobie było duszno na torze, czy chciałeś w końcu skręcić sobie w prawo? Tutaj mówię, oczywiście, żartobliwie i dość mocno e, przewrotnie, e, że stwierdzasz, że idziesz w kierunku gravela, że wydłużasz dystans i to potężnie wydłużasz dystans, bo wchodzisz w ultramaratony rowerowe i e, w, mowa tutaj o dystansach nawet 1200 metrów, e, kilometrów, przepraszam, o budowaniu własnego roweru i tak dalej, i tak dalej. O twoim projekcie rowerowym za chwilę, ale skąd w ogóle pomysł, żeby tak mocno zmienić swoją charakterystykę sportowca. Bo to nie jest tak, że, OK, mówisz, jeździłem na szosie, ale jednak y, kolarstwo torowe a gravel, no to to już są dość mocno skrajne y, dyscypliny, szczególnie pod względem dystansów w Twoim przypadku. Wiesz, co być może zaskoczy Ciebie, albo nie, ale odpowiedź na, na całe, to, całe to pytanie, to znowu jest jedno słowo. To był przypadek chociaż ja z, z, z będę odpowiadał nie sądzę chociaż, chociaż ten przypadek to też, to też się trochę wiąże z, z kolarstwem torowym i no to jest czarna plama czarny dzień w całej mojej karierze w całej mojej karierze sportowej i to jest taki, taki dzień w którym często mówi się że sportowca, sportowcowi załamuje się całe dotychczasowe życie Otóż Igrzyska Olimpijskie w Tokio mhm. po pierwszym dniu startu skończyłem w szpitalu. Nie wystartowałem w swojej koronnej konkurencji, czyli w Keirinie, dlatego że, że byłem wtedy w szpitalu. Eee, nie wiem dlaczego, do dzisiaj nie wiemy tego z lekarzami, ale w pewnym momencie, podczas startu, niestety jeszcze eee, podczas startu w pierwszej konkurencji w Tokio, w której startowałem, moje nerki przestały pracować. Mhm. E, to wiązało się, wiązało się z, z, z to zablokowanie tych nerek wiązało się z przeogromnym bólem i, i tak dalej. I, A to zmęczenie e, organizmu? Przekroczenie pewnej nie bariery? Nie wiemy dzisiaj tego. One, one zaczęły pracować i od tamtego czasu nie ma tego problemu, ale, no ale tak było. No, Zrobiłem sobie skoń... na chwilę wolne. Skończyłem, skończyłem igrzyska olimpijskie, skończyłem w szpitalu i musiałem coś zmienić w swoim. W swoich przygotowaniach musiałem zrobić krok do tyłu, po to, żeby mieć możliwość zrobienia dwóch do przodu. Mhm. I ja kolarstwu zawdzięczam wszystko. Czyli wszystko to, co mam dzisiaj, to, jakim jestem człowiekiem i to, jak bardzo jestem ukształtowany jako sportowiec, zawdzięczam kolarstwu. To kolarstwo nauczyło mnie, czy kolarstwo dało mi wyniki sportowe, ale to, czego nauczyło mnie kolarstwo najbardziej, to odwaga w sięganiu po swoje marzenia, i takie trochę, ta pewność siebie, która, którą wypracowałem na, na przestrzeni lat, Pozwala mi bardzo odważnie, bardzo odważnie stawiać kolejne kroki do przodu. I kiedy wróciłem z Igrzysk, wiedziałem, że, że muszę zrobić ten, ten krok do tyłu, więc zaangażowałem się. Jest takie powiedzenie, trochę trochę z, z boku podejdę. Jest to takie powiedzenie w kolarstwie, mądre nawet, które mówi, że jeżeli nie wiesz, co masz zrobić na treningu, to iść na szosę. Szosa to jest taki, Oczyszczacz to jest taki, oczyszczać, umysł? E, tak, to, jest, e, to, to, to otwiera taką przestrzeń do tego, żeby w, albo coś poukładać, coś tam jednocześnie te kilometry w nogach, one, ja zostaje, się pod one zostają w nogach prawem, i, i dają możliwość tego, że no, nawet podczas treningu, który być może nie jest zbyt ukierunkowany, cały czas mhm. coś się robisz. E, no i ja tak wkręciłem się w grawele i Teraz wracając trochę do tej mojej odwagi, do tych moich marzeń, podczas jednego z wieczorów przeglądając Twittera natrafiłem na tweeta mojego przyjaciela Darka Urbanowicza, redaktora radiowej Trójki, który napisał, że za miesiąc, że on to ogłasza dzisiaj, że on za miesiąc będzie startował w Pomorskiej 500. I że to jest jeden z najtrudniejszych ultramaratonów w Polsce. Okay, okay. To z nim startuje. Ja wiedziałem, że po przyjeździe z Igrzysk nie mam już tych planów. No, moje plany sportowe związane z kolarstwem torowym, one muszą trochę poczekać, ale dobrze by było, żebym jeździł na rowerze. Nie? Żebym znalazł sobie jakąś możliwość trenowania, która nie wiąże się z tak dużym wycieńczeniem organizmu. Niestety te waty one się nie biorą znikąd. Nie? To jest tak, że Jasne. obciążenie organizmu, plecy, nerki, serce jest, jest ogromne. Ogromne. Kolarstwo gravelowe, nawet w tych ultradystansach, jest dyscypliną dużo lżejszą, jeżeli chodzi o, e, o takie zaangażowanie siebie wewnątrz. E, no i wyobraź sobie, że tak trochę pół żartem, pół serio napisałem do Darka, dobra, pojedziemy. I tego dnia, kiedy zgłosiłem się do pomorskiej 500, nie miałem. No, ani doświadczenia, ani roweru, ani kasku, ani butów, ani stroju, nie miałem nic. Byłem y, totalnym amatorem, który zdecydował. profesjonalnym kolarzem, który jako amator zdecydował się wziąć udział w jednym z najtrudniejszych ultramaratonów gravelowych w Polsce. E, szczęśliwie e, dopisała nam dobra pogoda, bo mój bardzo dobry kolega, e, taki warszawski raper Eldo, wziął mnie na trening przed przed Pomorską 500, on wcześniej miał, ukończył, ten, ukończył ten wyścig i powiedział mi, kurczę Krzychu, wiesz, jak będzie błoto, to będzie ciężko. Nie? Ten, może, to, może, tego można nie przejechać. Nie? Może... Ale mój dobra, dobra. No A takiej ten... namierzchni nie znałeś za bardzo. Nie, w ogóle, w ogóle. Ale, ale zdobyłem... Dowiedziałeś się, że można się pobrudzić na rowerze. Zdobyłem rower, zdobyłem no. buty, zdobyłem kask i zdobyłem bardzo dużą grupę ludzi, ee, po, poznałem bardzo dużą grupę ludzi, która e, tą zajawkę we mnie jeszcze bardziej rozdmuchała. E, I po przyjeździe z pomorskiej poczułem, że kurczę, to było fajne. To było naprawdę fajne. I dało mi to e, po wielu latach kariery, po wielu latach bardzo fajnych dni e, mhm. jako, jako kolarz, e, ale też bardzo monotonnych, poczułem, że jako już dorosły zawodnik mam okazję skosztować. To tego, posta, tego samego na nowo. Nie? Uh -huh, uh -huh. Poczuć się jak ten młody Krzysztof, który, który wchodził w to kolarstwo torowe i zaczął odkrywać poszczególne niuanse. Okazuje... To jak na pierwszej randce znowu ten taki dreszczyk emocji od początku. Nie pamiętam już niestety jak to było na pierwszej randce, ale, ale, ale myślę, że myślę, że ten poziom fascynacji mógł być bardzo bardzo podobny, bo to o czym mówiłem o tych niuansach. Ja myślałem, że kolarstwo torowe ma ich bardzo dużo. Okazuje się, że wcale nie, bo dzisiaj nie wiem czy to już jest Temat, w którym możemy pójść krok dalej, że jestem takim, no na pewno nie zaangażowanym, nie, nie zaawansowanym gravelowcem, ale człowiekiem, który już jest trochę tak bardziej w tym świecie. Jak poznaję ludzi, rozmawiam z ludźmi, ja niedawno byłem na otwarciu stacjonarnego sklepu centrum Rowerowe.pl. mogłem zobaczyć, zderzyć się ze mm. światem, o którym nie miałem pojęcia. Czyli mnogość sprzętu, elementów różnorodność. i ro, różnorodność. Mhm. Kolarstwo torowe jest dyscypliną, w której startuje się na takich bardzo unikatowych rowerach. Te rowery są bardzo sztywne. Bardzo dobrze zrobione w konstrukcji aerodynamicznej, mm -hmm. i, i tam faktycznie ten, no, te rowery są najszybsze ze wszystkich, ze wszystkich rowerów, ale dzisiaj już wiem, że ta technologia, mimo. ona idzie raczej w stronę, w stronę aerodynamiki i tak dalej, ale to dzisiaj już wiem, że to kolarstwo, które przez Długi czas gdzieś wyleciało z mojej głowy, czyli mm -hmm. szosa, grawele, mm -hmm. i wszystkie całe kolarstwo właściwie. Ile tam jest detali? Ile tam jest detali, ile mm -hmm. tam jest sprzętu. A dzisiaj, kiedy. A b... jaki też postęp, prawda? O tak. A dzisiaj, kiedy buduję swój rower mm -hmm. e, i często muszę odpowiadać na jakieś pytania takie techniczne związane z, z tym, co w co będzie wyposażony to mój rower, to jest coraz trudniej. Dzisiaj tego nie wiem. Nie? I tak doszedłem do takiego, doszedłem do takiego poziomu. W tajemniczenia, który. I to tak dosyć śmiesznie, ale taki. E, wiesz, kiedyś pamiętam, że jak pojawiały się nowe telefony, wiesz, Nokia z cienkim bolcem i tak dalej, to wszyscy znali cały, całą paletę telefonów, który jest, który jest dobry. A dzisiaj wiem, wiemy, że dobry jest. Coś no tutaj a, nie mówię. Tak. Jeden albo drugi. Mm -hmm, nie? Jeden, mm -hmm. A wszystko inne to jest to, jest, to jest to, co było. No i ja dla mnie dzisiaj. Eee, dzisiaj już jestem, dzisiaj już jestem wyedukowany i dzisiaj bardzo dużo, Odrobiłeś bardzo dużo rzeczy nie, tak odrabiam, nie? bardzo Och, dużo ten, rzeczy okay. wiem na temat <laughs> swojego roweru, mm -hmm. wiem co będzie wyposażony i w jaki sposób będzie zbudowany, nauczyłem się Dobrze, tego. Ale o tym rowerze za chwilę, o projekcie rowerze za gadam. momencik, chwilowo jeszcze o samym gravel, gravelingu i twojej przygodzie z tym z początkiem przygody, bo tak naprawdę tutaj jeszcze wiele, wiele kilometrów, tysięcy kilometrów przed tobą. Co na razie do tej pory jest w twoich nogach? W moich nogach jest pomorska 538 mhm. godzin jazdy w między tak zwanym międzyczasie dwie godziny 2 godziny drzemki mhm. eee, i samotna wyprawa z Warszawy do Budapesztu. O super. Eee... No dobrze, ale znaczy... poczekaj. Teraz bo w mojej głowie jako osoby sportowca amatora osoba, która jest przygotowywana do sprintów do krótkodystansowego wysiłku, do którego jest na maksa potężne zakwaszenie, gdzie po jednej minucie około 60 sekund dochodzisz kilka dni do siebie, tak jak przed chwilą powiedziałeś. No tak jest. Nagle 38 godzin wysiłku, 2 godziny drzemki, no i ciągłe dreptanie, ciągłe pedałowanie. To nie są takie waty, to nie jest wchodzenie w. Tak skrajne sytuacje dla swojego organizmu, ale to jest nadal przekraczanie pewnego rodzaju tej granicy komfortu, prawda? Bo, bo musimy cały czas być aktywni. Jak twój organizm to znosił? Czy profil treningu, który sobie narzuciłeś, był diametralnie inny, czy po prostu wystarczyło? Nie, w ogóle nie trenowałem. Okay. W ogóle nie trenowałem, dlatego dlatego może tak dlatego... dobrze, tak dobrze <laughs> mi poszło, okay. ale. Ja po Pomorskiej 500 wystartowałem jako zupełny amator, ale przygotowałem się do niej możliwie najlepiej, jak tylko mogłem się, tylko mogłem się przygotować. I wiedziałem, i dzisiaj również o tym wiem, że ultramaratony rowerowe to nie są wyścigi, w, no wiadomo, w jakiejś tam pewnej skali, zawodników, którzy najlepiej jeżdżą na rowerze. To są wyścigi ludzi, którzy najlepiej jedzą na rowerze. O. I wiem dzisiaj już o tym, mhm. że e, jestem w stanie przejechać każdy dystans, Tą sen jest trochę taki, to, to jest jeszcze taki element, który, który mam nie rozpracowany. nie mam doświadczenia, jeżeli o to jeżeli chodzi. Jeżeli będziesz się dobrze odżywiał. Tak, ale właśnie wiem, że jestem w stanie przejechać każdy dystans e, pod warunkiem... Że będę trzymał swój organizm w strefie, e, w której on nie robi sobie krzywdy i będę dostarczał mu e, tych wartości odżywczych, które, które pozwalają mi jechać dalej. Mhm. E, I namawiam ludzi do tego, żeby spróbować swoich sił w ultramaratonach, takich nawet rodzinnych, bo wiesz, Pomorska 500 to są, to jest jeden z najtrudniejszych ultramaratonów w Polsce, i startują tam. Ultramaratonowi prosi. Startują tam amatorzy, tacy profesjonalni amatorzy jak ja, ale startują też tam rodziny. Nie? Czasami. W... Kolarz zabiera swoją żonę kolarkę i, i wspólnie jadą na takich rowerach marketowych i, i bawią się bawią się w, e, na, na tym dystansie, bawią się na tej trasie i widać, że to są zawodnicy dużo mniej, le, gorzej przygotowani niż ja, e, ale fizycznie oczywiście, ale, ale mimo wszystko pozwala im to jakby świadomość, e, Albo mają, mają jakiś rodzaj doświadczenia, który pozwa, które pozwala im przejechać ten dystans. E, I te liczby Wisła, 1200, pomorska 500, e, albo Warszawa Budapesz 1200 km, one brzmią hardkorowo dla zawodnika, który całe życie kojarzony jest z, z ultra krótkim dystansem, czyli mhm. jeden kilometr ze startu zatrzymanego, ale w rzeczywistości nie jest to. Tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Krzysztof, patrząc na to, jak na razie układa się nasza rozmowa, mógłbym powiedzieć tak. Pierwszy rozdział Krzysztof M w żaden sposób nie poszukiwany, tylko Maxel. Nie robimy kroniki, kroniki kryminalnej okay. policyjnej. Druga, to Krzysztof M jako Krzysztof Mistrz. No bo patrząc na twoje dokonania sportowe, przynajmniej na torze. Można zdecydowanie tytułować ciebie mistrzem, chociaż na początku rozmowy tak śmiało nie chciałeś o tym mówić. Następnie możemy powiedzieć Krzysztof M., jako Krzysztof marzyciel. Mam marzenie, mam cele i je realizuję. Nie tylko o nich mówię, nie tylko wzdycham, ale faktycznie biorę w ręce to, co jest do robienia i działam. Teraz kolejny rozdział, który rozpoczynamy i prawdopodobnie ten, z którego w chwili obecnej. Albo do tej pory jesteś najbardziej znany, to Krzysztof M. jako Krzysztof Majsterkowicz, który stwierdził, że zbuduje własny rower i rozpoczyna projekt Gravel Maxela. Podobno niektórzy mówią rower Maxela, ale o tym może nieco później. Najpierw Gravel Maxela. Co to za projekt i skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby zbudować. Swój rower, skoro ostatnio między innymi byłeś na otwarciu sklepu, i powiedziałeś, jest taki wybór. No w, w, nie uwierzysz, ale. Dobrze, ja wiem co powiesz. No to był przypadek. To był, to był, to był przypadek albo. Wiesz, mówiłem tobie wcześniej, że kolarstwo nauczyło mnie wiele wielu rzeczy, ale przede wszystkim nauczyło mnie wiary w. We własne możliwości, w marzenia i tego, że nie warto jest je, e, jest je odwlekać. Mhm. I to jest taka dywiza, z którą identyfikuję się od jakiegoś czasu i dzięki temu jestem dużo bardziej uśmiechnięty, ale początkowo, mimo że czułem wewnętrznie, że faktycznie tak jest i tak powinno być, bo dzięki temu ludzie są wiesz, bardziej weseli. E, to początkowo to było we mnie, i w pewnym momencie ktoś powiedział: Sprawdzam. Mhm. I kiedy ktoś powiedział: Sprawdzam, no mi dobra, no to stary, nagadałeś, buduj ten rower. Nie? Mhm. I, e, I to był czas taki bardzo, e, który dzisiaj, przez, przez pryzmat tego, który już upłynął, E, oceniam bardzo budująco dla siebie, jako, jako dla człowieka, głównie jako dla człowieka, nie, nie, e, bez tego kontekstu takiego sportowego, mm -hmm. e, bo Gravel Maxela to jest projekt, w którym reprezentant. Reprezentant Polski buduje rower, na którym w przyszłym roku pojedzie na kolejną wyprawę. Jeszcze ważne, że reprezentant Polski w kolarstwie torowym, bo to jest no, jednak coś tak, innego. Tak, nie? tak, tak. Ale tak, tak sobie tak sobie to ubrałem w głowie i tak e, ze swoimi partnerami w ramach tego projektu e, publikowaliśmy pierwszy odcinek w internecie. Mm -hmm. Pierwszy odcinek opublikowaliśmy punktualnie o 12,1 stycznia tego roku. I przyznam się tobie szczerze, że to był dzień, w którym moje serce stanęło. Po prostu zbladłem. Ja jestem, ja jestem człowiekiem, i to też mogę się tobie przyznać, który bardzo dobrze, najlepiej czuje się w takim wąskim towarzystwie, najbliższej rodziny. Lubię sporty ekstremalne, lubię tą, ten rodzaj ekspresji, który wychodzi dzisiaj ze mnie, ale. Eee, najlepiej chyba scharakteryzowałbym siebie jako takiego. No, głupio to bo może zabrzmi przez to, jaki jestem rozgadany, ale raczej introwertyka. No właśnie, dwie eee, twarze Krzysztofa. Które ze sobą niestety walczą. I, ale też świetnie się uzupełniają i, i mają doskonałą część wspólną zbiorą. Tak, ale wyobraź sobie tak, koniec grudnia. Wyobraź sobie koniec grudnia. Uh -huh biorę aparat do ręki, kamerę do ręki. No Masz i, doświadczenie w tym? Że czy... Absolutnie hmm. żadnego, absolutnie żadnego. Jak pierwszy, 500. pierwszy raz, dokładnie tak hmm. samo. Kto pojawił się impuls, e, pojawiło się, pojawił się ten głos. Sprawdzam, no i no. Jest czas na udowodnienie tego, o czym, o czym, o czym mówiłem przez, o, przez ostatni czas. E, szczęśliwie dla mnie, potrafiłem e, obsłużyć kamerę, dlatego że ja od wielu lat robię już zdjęcia i lubię, pasjonuję się robieniem zdjęcia a przecież film to tylko 25 klatek na sekundę. Nie? To, to, to właściwie to jest, to jest prawie że to samo Trochę co więcej zdjęcia. zdjęcia mm. nie? To, więc to co, co mogłoby się nie udać? Nie? Rzecz, że całe, że całe życie jeżdżę na rowerze, dlaczego ja miałem nie potrafić nagrać filmu? Nie? Tydzień przed publikacją pierwszego odcinka wziąłem kamerę, nagraliśmy ten odcinek, znalazłem, poprosiłem właściwie swojego przyjaciela, żeby tą kamerę dla mnie przytrzymał. No, i poszedłem z prądem. Jak tak, jak poczułem naprawdę taki wiesz, ciepły wiatr, i dzisiaj z takim dużym, z dużym dystansem podchodzę do pierwszych odcinków mojej produkcji, chociaż one są oceniane bardzo dobrze. Jasne, mi się też podobały. No, cieszę się, cieszę Ale też, też fajny jest tam ten, ten, ten dystans, ludzi, y, który myślę, że nadaje klimatu całości. Że tam nie ma spiny. Yy, może, Wiesz, co, albo ale niewidocznie we, nie nie to, co się działo we mnie, w mojej głowie, z moimi nogami nogi mnie nigdy nie bolały tak, jak w trakcie tych nagrań. Nigdy nie byłem tak spocony. Kilometr w trakcie... minutę to jest pikuś. Tak, tak. Na pewno jeżeli chodzi o takie zestresowanie, i wiesz, trzymasz kamerę, albo ktoś trzyma wycelowaną w ciebie kamerę i nagle z zawodnika, który no, wszystko miał podane na tacy, jesteś prezenterem. Prawie, że telewizyjnym. Tam ta mhm. kamera ma światło, tutaj jest jakiś mikrofon, musisz mówić coś z sensem. A ja to lubię pogadać, ale wtedy, kiedy musiałem to zrobić, a, a najgorsze jest to, że e, pierwszy styczeń to był taki. No niełatwy czas. S Słuchaj, to najgorsze jest to, że ja za wszelką cenę chciałem opublikować pierwszy odcinek 1 stycznia i być może. E, to, że zdecydowałem się nie przedłużyć tego terminu, i zdecydowałem się, że to musi być pierwszy styczeń. To pozwoliło mi zrobić ten pierwszy odcinek i opublikować go bez względu na to, czy on mi się podoba w 100%, czy nie. Znowu w ramach tego powiedzenia, że jeżeli musisz coś zrobić, to zrób to do cholery, i wypuść to i. Ludzie ocenią, czy to jest dobre, czy, czy to jest niedobre, a nie trzymaj tego, tego w sobie, bo wiesz, ja przynajmniej dla siebie, największym, swoim największym krytykiem jestem ja. Mhm. I, I dzisiaj wiem, że mógłbym zrobić dużo lepiej pierwszy odcinek, dużo lepiej mógłbym zrobić drugi, mógłbym się wypowiadać ciekawiej i mógłbym sobie na przykład zapisać to, co. Ch Chcę powiedzieć jakieś bullet pointy całego, całej, całej tej wypowiedzi, ale wtedy tego jeszcze nie wiedziałem, ale poszedłem z prądem i postanowiłem, że Gravel Maxela będzie publikowany w każdą niedzielę o 12. Dzisiaj trochę, trochę nam się to mija, dlatego że e, rower, jest, rower, który buduję i którego zapraszam Was do śledzenia, Gravel Maxela na YouTubie, e, on już jest prawie że gotowy. Wszystkie. Poszczególne elementy składowe tego roweru są już prawie gotowe i dzisiaj w publikacji odcinków ogranicza nas możliwości firm, które zaangażowały się w ten projekt, i opóźnienia w związku z publikacją materiałów nie wynikają już z tego, że my nie robimy tylko po prostu, albo tutaj brakuje nam jakiegoś komponentu mhm. i tak dalej. Ale rower jest już prawie gotowy i ta droga. Na którą skierowałem się 1 stycznia tego roku, ona dzisiaj już wychodzi na prosto i widać powoli ten banner, finish tego, tego projektu, który jest tylko i wyłącznie początkiem drogi. A Gravel Maxela. To tak krótko, tylko. No właśnie. Krótko... Czym, czym to jest? Bo cały czas słyszymy, szczególnie albo, w, albo widzimy, w zależności który format, ale szczególnie te osoby, które nas słuchają teraz, mogą mieć problem, o co chodzi. Tak? Projekt Maxela Gravel, Maxela, co to znaczy, że budujesz rower? Słuchaj, ja zdecydowałem się, i wszystkim słuchaczom i wszystkim wszystkim widzom, ja zdecydowałem się w pewnym momencie swojej kariery sportowej. Zbudować rower, połączyć, połączyć pasję majsterkowania i kolekcjonowania starych samochodów. Nie chciałbym za bardzo rozciągać tego naszego podcastu w nieskończoność, a mógłbym, dlatego, że ja pasjonuję się starą motoryzacją. Właśnie w dlatego momencie... chciałem tutaj zrobić taką część wspólną zbioru i powiedzieć, że jesteś takim Patrykiem Mikiciukiem polskiego na małą gravelingu. Skalę, na, ma, na, ma, na małą skalę, ale, ale faktycznie tak jest, że ale dobra, budujemy po, rower, posiadam, posiadam kilka starych samochodów. Mhm. W pewnym momencie swojego życia posiadałem ich kilkanaście i to są Ulubiony z kolekcji? E, ulubiony. Trochę się, trochę się wstyd przyznać, bo wiem, że Gravel Maxela to jest rower, którego nie sprzedam chyba nigdy. Chyba, że ktoś przyjdzie i, i zacznie. Wiesz, no, no dobra, nieważne. E, trochę wstyd się przyznać, ale ulubiony samochód, który sprzedałem, to jest replika Pucharowego Trabanta. Okay. To jest e, samochód tak kuriozalny, e, jak pomyślisz o wyścigowym samochodzie, który w latach 80., w krajach. Demokracji ludowej. Eee, te samochody ścigały się w ramach pucharu markowego. To jest coś, to jest coś niesamowitego. Eee, ale no, mam Mercedesa w 123 albo Nysę, e, którą, z której też pochodzę i z którą wiążą, mm -hmm. się, wiążą się moje wspomnienia. Eee, no tych samochodów, tych samochodów jest, jest wiele. Krzysztofie, lądujemy. Lądujemy, tak. wracamy na dwa kółka. Gravel. Co to no znaczy, i... że budujesz? Czy składasz z komponentów, czy składasz jeszcze same rurki, aby powstała Twoja rama? Nie. Gravel Maxela to jest droga od A do Z, czyli ten Gravel Maxela najpierw powstał na desce kreślarskiej, a właściwie jako, jako trójwymiarowy model na komputerze Jana z Tool of Cycles z firmy, która wykonała dla mnie ramę w konsultacji ze mną. I... Czy ona jest od zera budowana special for you? Stu procentach. Mm -hmm. Czyli drugi odcinek, pierwszy odcinek Gravel Maxela opowiada o projekcie, o tym, co będziemy robić w ramach tego projektu. W drugim odcinku pojechałem do e, podwarszawskiego Konstancina, do cechu, do firmy Cinelli, po rury na, na ten rower i mój rower to jest stalowy rower, zbudowany na najwyższej, e, na, na, na rurach stalowych, zupełnie topowych, takich mm -hmm, jak mm -hmm. były produkowane. Przed laty roweru dla, dla mistrzów świata, mistrzów olimpijskich, ta technologia się zupełnie nie zmieniła. To są potrójnie cieniowane rury. Stalowa rama waży 1900 gram, to jest naprawdę niewiele jak na stalowy rower. I Gravel Maxela to jest projekt, w którym, no ok, ja buduję rower od projektu przez lutowanie ramy pomalowanie ramy i uzbrajanie tego w osprzęt, w międzyczasie plecenie kół, regeneracja i składanie w całość amortyzatora, bo gravel Maxela w rzeczywistości wcale nie jest gravelem, chyba, że gravelem można by było nazwać ultra gravel wyprawowy, który właściwie jest gra takim połączeniem gravelu, gravela i roweru MTB, mhm. bo w rzeczywistości nie jest to rower do ścigania się na, na szutrowych trasach, a rower do bardzo ciężkich Przepraw i taki, który da Tobie, a właściwie mi, da możliwość przejechania w każdych warunkach. i Można tam założyć naprawdę mięsiste, mięsiste opony, górskie opony. Mhm, mh, mh. Jakie trudności, jakie rzeczy, których tak naprawdę na początku, przystępując do, do całego projektu, napotkałeś? Co, czy coś było w takim momentem, gdzie powiedziałeś? Na no pewno. Krzysztof M, Krzysztof Maxel tak nie mówi, ale tego się nie da zrobić. No szczęśliwie, powiem tobie, że nie było takiego momentu. To wynika że... z tego, że pracujesz z ekspertami, z doskonałymi ludźmi? Absolut, po absolut, po absolutnie dobrego tak. Dobrego planu. Że Gravel Maxela powstał, no dobry plan, to jest tak, być może to wygląda jakby to było wszystko bardzo dobrze zaplanowane, ale... ale nadal w rzeczywistości... E, ten sam pomorska, e, że... Tak, e, tak, tak, tka. po prostu, po prostu idę, idę z głównym nurtem i daję się ponieść marzeniom, ale e, szczęśliwie, kolarstwo... To takie ultra i te przygody rowerowe, które mógłbym nazwać, połączyły mnie z bardzo ciekawymi i doświadczonymi ludźmi z branży tej w koło rowerowej. I współpracuję z jedną, a chyba nawet, dobra, powiem to tak, jak ja o tym myślę. Współpracuję z najlepszą manufakturą rowerową w Polsce. Troll of Cycles i Franek, który buduje ramy dla jakby w ramach tego projektu, mm -hmm. to jest gościu, który y, ma tak duże przywiązanie do detali, y, że ja dla ja jako człowiek, ja jako człowiek który no, jest związany z motoryzacją i trochę z mm -hmm. motorsportem, mm -hmm. y, no jeszcze takiego przywiązania do detali nie widziałem w, w ramach Konstruowania jakichś maszyn. Eee, firma Dandy Horse Wheels, czyli firma, która wykona, wykonuje w tej chwili unikatowe koła właśnie do mojego roweru, e, robi to z tak dużym, albo właściwie z tak małym e, tolerancją na błędy, że ja jestem spokojny, że te koła wytrzymają dużo więcej niż hmm. powinny wytrzymać takie, takie koła. E, firma Dine Wool, która wykona dla mnie sakwy, wykona je zupełnie customowo i to będą sakwy dedykowane do tego roweru i do tego roweru nawet e, ten rower ma przygotowane specjalne sloty na te, na te sakwy, bo te sakwy będą montowane takim systemem magnesowym, a nie takimi paskami, jakie mm -hmm, są mm, bardzo mm. popularne w, w bikepackingu. I cieszę się, że Gravel Maxela to jest projekt, który e, powstał w mojej głowie, ale zrzeszył tak wiele wspaniałych ludzi, którzy pomagają mi, Biker i firma Pirelli. E, no właściwie no, ten, ten, projekt ten projekt tworzy się sam, a mm -hmm. finałem jego będzie no, no bez właśnie. bezsprzecznie. Mogę powiedzieć, że najbardziej e, unikatowy gravel w naszym kraju, a myślę, że jeden z ciekawszych projektów na świecie, dlatego, że mamy customową ramę. Mm -hmm. Customowe koła customowe torby, najwyższy model o sprzętu elektrycznego, bo rower będzie złożony na Shimano Di2, którą, na grupie, którą dostałem od Shimano Polska, na oponach Pirelli, bo Pirelli Bikers są również partnerem w moim projekcie i wiele innych firm, które, które składają się do tego, że ten rower. Będzie nie tylko dziełem sztuki, ale no takim unikatem i spełnieniem mojego kolarskiego marzenia. No właśnie, tak jak powiedziałeś, można ten e, rower uznać za dzieło sztuki. Będzie można, przecież może, może już teraz. E, I można potraktować go jako eksponat, który pięknie będzie wyglądał w jakiejś części e, mieszkania, ale myślę, ale że tak nie te, będzie. No właśnie. Co zrobisz? E, jakie plany torowe, pod względem startów, pokazywania świata, z eksploracji świata, masz względem tego, tego cuda. no mam zamiar, mam zamiar sprawdzić tą konstrukcję na, na wielu trasach mhm. i w jednym z ostatnich wywiadów powiedziałem, że gravel maxela to jest rower, który chciałbym... Sprawdzić w tych, w tych miejscach i chciałbym dojechać wszędzie tam, gdzie poniosą mnie oczy. Chciałbym wymoczyć opony w Morzu Bałtyckim, ale wjechać też pod bóle skoczni narciarskiej w Zakopanym. Chciałbym zwiedzić nim. Polskę. Jak to opowiadasz, to ja wszędzie już cię widzę patrząc na to, jakim jesteś człowiekiem. I tak będzie, i tak Dobrze. będzie. I naprawdę, naprawdę e, cieszę się, że się to realizuje i cieszę Ale się. Ale już że... jest jakiś konkretny plan, jakaś konkretna podróż czy konkretny on je, start? On jest. tak, on jest. On jest. Chociaż dzisiaj niestety chyba jeszcze nie mogę o nim, o nim powiedzieć, dlatego, żeby, e, żeby zostawić sobie. To dla moich widzów, dlatego okay. że zasługują na to, bo to dzięki nim mam cały czas tą energię, która no wiesz, jakby nikt tego nie oglądał, to byłoby mi bardzo ciężko e, kontynuować cały czas tą Dobra, drogę. Dobra, okay. no, ale dzisiaj... my też musimy mieć coś w tym odcinku. To wiesz, kiedy przewidujesz e, zakończenie budowy? Co prawda, przy tego typu customach pewnie zawsze będzie coś do zmiany, coś do Słuchaj, do ja, do robienia. Liczę, ja liczę, że centrum rowerowe będzie miało coś przy tym odcinku, <laughs> dlatego że e, no, rozmawiamy mówiliśmy o tym i ja byłem na otwarciu pierwszego stacjonarnego sklepu centrum rowerowe Peli, jakby Ilość detali, komponentów i poszczególnych elementów, które no niezbędne są do zbudowania topowego roweru, eee, ilość tych elementów, które dostępne są tam na miejscu, eee, no robi bardzo duże wrażenie. A pierwszy scenarny sklep, centrum rowerowe.pl, jest kilka kilometrów od mojego domu, więc tak czy inaczej. Na 100%. Ale jak myślisz, kiedy to się stanie? E, kiedy kiedy to się, jest, kiedy jest to się jest jest stanie? Teraz, teraz mamy połowę kwietnia, liczę. Że rower będzie gotowy w pierwszej połowie maja. Super. I to by, było, to by było spełnienie moich marzeń, dlatego mhm. że w sezon 2023 wjeżdżam na swoim nowym rowerze. Wymarzonym rowerze. Absolutnie tak. Od kolarza torowego, przez to ja. mistrzostwa, przez olimpiadę przez spełnianie marzeń i powiedzenie sobie, że niemożliwe nie istnieje, a z realizacją marzeń nie ma co czekać, bo nie wiadomo, co będzie jutro i po prostu trzeba korzystać tu i teraz z życia. Nie ma rzeczy niemożliwych. Od tego introwertyka, który najczęściej, najlepiej czuje się w swoich czterech ścianach, przy ukochanej kobiecie, przy ukochanym dziecku, bo chwalisz się też Oj, w sieci, tak, 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 że tak, jesteś tak. szczęśliwym tatą, po youtubera, po osobę, którą tak naprawdę większość osób do tej pory znała z projektu gravelowego z twojego kanału na YouTubie, z Instagrama czy z Facebooka. Jakie rady, jakie porady, jakie wskazówki oprócz tego, że nie bójcie się swoich marzeń, nie bójcie się realizacji swoich marzeń, miałbyś dla osób, które Myślę o założeniu swojego kanału. I w jaki sposób też, żebyś rozwinął wątek, jak oceniasz branżę rowerową, rynek rowerowy? Czy ten temat jest już trochę spalony? Czy on już jest wyeksploatowany pod względem bycia influencerem w tej branży? Bo już jest wielu. Czy na przykład warto szukać jakiejś takiej niszy, jakiejś takiej przestrzeni? Zbuduj własny rower. I w ten sposób pokażcie światu, bo to jest mega ciekawy pomysł. No i y, y, moją główną radą jest na pewno to, o czym, o czym mówiłem wcześniej, to, o czym ty mówisz teraz. czy to niech to wybrzmi jeszcze raz. Nie bójmy się swoich marzeń. Mhm. E, YouTube jest bardzo fajnym medium społecznościowym. I ja uwielbiam go. E, I znalazłem się tam przypadkowo, ale dzisiaj mamy takie. Ma albo, Coś za dużo tych przypadków. Ja Przestań Wiesz, w nie wierzyć, jeżeli to, chodzi o Twoje życie. Być, być, może, być może trochę kokietuje, ale mm -hmm. żyjemy w czasach, w których e, profesjonalny sprzęt do nagrywania filmów ma każdy w swojej kieszeni. I to nawet najsłabszy telefon, takie telefony po paręset złotych, e, kręcą dzisiaj filmy w 4K i one dają możliwość zapisania chwil, e, którą warto wykorzystać. Ja kilka. Dni temu, tam kilkanaście dni temu dostałem od mojej mamy takie zdjęcie, które wygrze... Pozdrawiamy. Pozdrawiamy oczywiście, które wygrzebała w jakimś takim starym domowym archiwum, i to było zdjęcie, w której ja, jako młody zawodnik, ten miałem chyba 6 albo 7 lat, stoję na pierwszym miejscu takich wyścigów rodzinnych taka seria kiedyś ona się rozgrywała nazywa się Family Cup wiele zawodników startowało w tej serii ja również tak zaczynałem swoją karierę karierę sportową i tych flashbacków z mojego dzieciństwa takiego sportowego nie mam zbyt wielu mhm. wtedy wiesz, wtedy nie było cyfrowych aparatów ciężko było wywoływać te zdjęcia a później one w tej formie takiej fizycznej albo się gubiły albo się niszczyły coś tam no nie mamy zbyt dużo pamiątek e, albo ja przynajmniej nie mam mhm. zbyt dużo pamiątek swojego swojego dzieciństwa jednocześnie wiem że chyba nie jestem nieśmiertelny i tak widzę po sobie, że rad chyba raczej idę w tą stronę, którą idą wszyscy i starzeję się. E... Ridvan czasu nie ominął. I, dla... I pomyślałem w pewnym momencie, dlaczego nie spróbować pójść krok dalej i zapisać tej fajnej przygody, która, która się dzieje i będzie istotna w moim życiu za. Kilkadziesiąt lat będę mógł do niej wrócić, e, właśnie na YouTube i podzielić się nią z, z tymi ludźmi. I mam wrażenie, że, że to daje mi jeszcze więcej takiej, takiej motywacji, że, e, że chciałbym to robić i chciałbym, chciałbym mieć możliwość, znaczy cieszę się z tego, że mam możliwość zapisania tych pięknych chwil w moich kolarskich marzeniach i podzielenia się z, z innymi i namawiam do tego innych. Jeżeli macie jakieś kolarskie marzenia, to dajcie się im ponieść i pokażcie je światu, bo jest wiele ludzi, którzy chcieliby e, dzielić swoją pasję z innymi takimi wariatami jak wy. Jeszcze jedno pytanie a propos rad w tym świecie cyfrowym, w tym świecie YouTube'a, ja Facebooka, To taka pchła, Instagram. więc ciężko mi coś radzić. Ale, ale jesteś przesympatycznym gościem, wygadanym gościem, mówisz fajnie, masz duże doświadczenie, może nie w gravelingu, albo jeszcze nie w gravelingu, ale generalnie, jeżeli chodzi o e, dwa kółka. E, mamy te rę gdzie ludzie lubią dysować, lubią napisać jakiś komentarz pod filmem, szczególnie z anonimowego konta i coś tam sobie ulżyć. Oni pewnie nawet nie widzą często efektu tego, jak ktoś odbiera często krzywdzące zdania, opinie, komentarze. Dostajesz negatywne negatywne wpisy pod swoimi Wiesz, wiesz co, vlogami? dla mnie całe to zjawisko hejtu w internecie, ono nie jest mi obce oczywiście, mhm. bo jako aktywny użytkownik mediów społecznościowych, to, to gdzieś się tam przewija e no, przez mój ten feed, mhm. ale... Ja mam wrażenie, że znaczy wrażenie, to jest, jestem przekonany, że kolarstwo to jest y, mimo wszystko dosyć niszowy temat. E, nawet na polskim na polskim YouTubie są oczywiście duzi twórcy, kolarstwa, ale to dalej nie są influencerzy e, tak popularni jak ci najbardziej popularni influencerzy z tak zwanej popkultury. I mhm. e, ja chyba szczęśliwie e, wpisałem się w ten schemat kolarskiej rodziny e, i tak nazywam siebie i swój projekt i wszystkich tych, których poznaję e, i w tej kolarskiej rodzinie nie ma tej nienawiści więc dzisiaj szczęśliwie e, mogę tobie powiedzieć że nie ma kogoś takiego kto wejdzie tylko po to żeby napisać mi e, napisać mi niemiły komentarz mhm. i Myślę, że jakby był ktoś taki, to na pewno na pewno nie byłoby mi z tym miło, bo jestem raczej wrażliwym też człowiekiem w tym, w, tej, w, w całym swoim podejściu do, do ludzi, tymi do tymi którymi tak, który, który mnie otacza. Ale wiesz, najsmutniejszym człowiekiem w całym tym. Temacie, który można by było złapać klamrom hejtera, jest właśnie ten hater. Oczywiście. Tak? To, jak to, jest, to jest tak, że myślę, że nie warto jest. On to żyć, się pomocy, prawda? Nie warto, warto jest żyć w tej bańce. I to, a, i to jest, chyba, to jest chyba ta moja rada, którą, którą mogę. E, mogę Mogę powiedzieć wszystkim tym, którzy zastanawiają się, czy warto. Nie warto jest żyć w tej bańce, bo e, oprócz tych znajomych, którzy mogliby się śmiać z was, że będziecie coś robić na YouTubie, coś, bo tak co nie myśleli, że taki Maxel to on by to potrafił, albo coś tam. E, to kiedy zaczniecie to robić, to okaże się, że ta wasza bańka to było. Bardzo małe grono ludzi, a mm. wszyscy ci, których poznasz, poznacie na, na całej tej drodze podczas tej przygody, to jest dużo większe środowisko, i ci ludzie nie będą myśleli o Was jako o tym człowieku, którym znali wcześniej i trochę się z niego się podśmiechują, ale raczej, raczej będą myśleli, że jesteś fajny. Kolesiem, który robi kreatywne rzeczy. E, moje dzisiaj nie są takie kreatywne jak chciałbym, ale mam wrażenie, że z każdym kolejnym odcinkiem, który wypuszczam, on jest ciekawszy e, i chciałbym, żeby one, były, żeby one były ciekawe. Chciałbym, żeby one były trochę nieszablonowe, i, e, i to jest znowu. Ale to ja, o czym ma widza, powiedziałbym, że one są nieszablonowe, i tutaj w, tak pochwalę to, co widzę w internecie co wychodzi spod twojego kliknięcia myszką. To jest nieszablonowe, ma super klimat, ma fajną muzyczkę, ma bardzo ładne światło, zadbanie o detale. Jak najbardziej możesz być z tego dumny. No Ale ty jako cieszy. osoba, która pewnie jest tak bardzo wymagająca i krytyczna wobec siebie, niektórych rzeczy po prostu nigdy nie będziesz dostrzegał? A czasem... Nie, spada... ja, myślę, ja myślę, że jest jakiś poziom takiej... takiej... Ee... No, jakiś tam wizualny, wizualnego dopasowania, który mógłby być takim poziomem, który mi dzisiaj odpowiada i do takiego dążę i taki mm -hmm. na pewno będzie jeden z ostatnich odcinków, a może ostatni odcinek serii. serii Gravel Maxela, mm -hmm. ale dzisiaj to co ja robię, czyli vlogi, które, które dokumentują pracę nad moim rowerem to są tylko i wyłącznie vlogi. Ja cały czas zbieram surówkę, którą później będziemy mogli użyć w pełnometrażowym filmie, ale no dzisiaj... I nie... zaprosisz nas do Dużego kina. Absolutnie, tak, tak. Dobrze. tak. Bardzo jakby życzę sobie, sobie i Wam tego, żeby. żeby to żeby... pierwszy rząd mam, dobrze? Dobrze, obiecuję. Przecież pewnie, może nie będziesz przeszkadzał, bo jesteś, <grym> <grym> jesteś wysoki. Za chwilę początek maja i prawdopodobnie pierwsze kilometry na nowym rowerze, pierwsze też projekty na zewnątrz, już gdzie, kiedy będziesz eksplorował i nowy sprzęt, i prawdopodobnie nowe krainy, których Ci życzę, ale o tym więcej na y, Twoich profilach. Jakie są Twoje marzenia? Jakie są Twoje najbliższe marzenia, albo te marzenia, które gdzieś tam długo już w Twoim serduchu, w Twojej głowie mm, kiełkują i będą najprawdopodobniej realizowane? Chociaż to tylko pytanie, czy. Jest ja, taka szansa na to, żeby długo kiełkowało w twoim serduchu marzeń. ja boję się już w tej chwili marzyć, <grym> dlatego że e, ostatnie, ostatnie miesiące pokazały mi, że właściwie od marzeń do realizacji jest tak niewiele czasu, <grym> e, że dzisiaj realizuję już przynajmniej kilka równolegle. E, więc chwilowo daję sobie. Spokój z marzeniami. Mhm. Marzę tylko o tym, żeby być zdrowy i mieć dużo energii do tego, żeby realizować swoje pasje. A myślę, że z kolejnymi zacznę się tak afirmować na koniec tego sezonu. Okej, okay, czyli co? Tak naprawdę główny cel: maj wystartować i coś fajnego jeszcze w tym 2023 zrealizować na nowym. No tak, no na naj, naj, najtrudniej, najtrudniejsze jest właśnie wystartować, mhm. więc dzisiaj czekam na zakończenie, znaczy czekam, no, pcham do końca ten wózek mhm. z zakończeniem projektu mojego roweru. I zakończenie mojego roweru jest w pewnym sensie zakończeniem jakiejś, jakiegoś etapu projektu, ale tak naprawdę jest tylko i wyłącznie otworzeniem kolejnego, czyli, mhm. czyli podróże, starty. E, ultramaratonów i mm -hmm. wypraw gravelowych. Te kilkadziesiąt minut rozmowy dzisiaj w naszym studio, myślę, że naszym widzom i słuchaczom pozwoliły dojrzeć nowe oblicza Krzysztofa M., Krzysztofa Marzyciela, mistrza majsterkowicza Maxela. Z jednej strony gravelowiec i majsterkowicz, ale okazuje się, że też mistrz e, kolarstwa torowego. Z drugiej strony wszyscy myśleli, że ekstrawertyk, bo nagrywa, że dużo mówi, że dobrze czuje się przed kamerą, ale również introwertyk, bo z chęcią spędza czas wśród swoich najbliższych, zamknięty w czterech ścianach. Krzysztof, gdzie możemy ciebie znaleźć w sieci? Opowiedz o swoich profilach, opowiedz o YouTubie, o Instagramie, o Facebooku, bo ja jestem przekonany, że osoby, które... Dotrwały do tego momentu te kilkadziesiąt minut, strasznie cię polubiły i chciałyby śledzić ciebie w social mediach. No, chciałbym, żeby tak było. Chciałbym też mieć tą taką e, lekkość w opowiadaniu i podsumowaniu. taką ty znowu jesteś zbyt, ja, zbyt, zbyt, zbyt skromny, jak, jak ty masz w sobie. E, ale jeżeli ktoś chciałby śledzić los, losy Gravela Maxela albo Krzysztofa Maxela, który. No dzisiaj na YouTubie jeździ w Gravelem, ale za niedługo może zacznie też jeździć na Torze Kolarskim. To zapraszam na swój kanał. Znajdziecie mnie na YouTubie po wpisaniu Krzysztof Maxella albo Gravel Maxela. Już niedługo będzie nas ponad tysiąc, więc Super. być może zorganizujemy jakiś konkurs. Ja wiem, który jestem. Tobie. Jak dawałem Suba, suba tobie, okay. to byłem 901. Okej. Okay. 901, no to brakuje nam 99. Na to, tak. Tak, przynajmniej tak było jeszcze. Niedawno. Myślę, że tysięczny subskrybent. Ja życzę tego, że warto, warto zorganizować jakiś, jakiś, jakiś konkurs. A wszystkim tym, którzy już subskrybują Gravel Maxela, mhm. bardzo dziękuję. Bo to, że jesteście i komentujecie, lajkujecie i subskrybujecie daje mi bardzo dużo energii. I wiele mówi się o tych, w żebrolajkach uh -huh, na, uh -huh. na YouTubie i tak dalej, ale e, dla takiej YouTubowej pchły, która zdecydowała się e, nagrać coś, wyjść ze swojej strefy komfortu, e, to ta drobna, drobna reakcja jest naprawdę bardzo cenna, dlatego, że e, no, daje to takie e, w kolarstwie można by było to porównać do takiego klepnięcia w plec na górskim trudnym podjeździe. A ja kończąc i podsumowując, podzielę się z Wami dwoma przemyśleniami. Z jednym zgodzę się z Krzysztofem, a w drugim absolutnie nie. I od tej negacji zacznę. Dlawej. Przypadek? Nie sądzę. Tak po prostu miało być, bo ciągle powoływałeś się na to, że wszystko jest y, przypadkiem. A jeżeli chodzi o zgodę, absolutną zgodę. Nie bójcie się marzyć. I jeżeli macie marzenie, to po prostu je. Realizujcie w zgodzie ze sobą. Dziękuję Ci bardzo. Ja również. Dziękuję bardzo. Krzysztof Maksel. Cześć!